Widziałem ostatnio na brzegu wrogich wod Janoi. Zbroję, tak nie obrobinol, oni być, chcący by nie kocha... Czy wszyscy... Bolobiam... Przykro mi. By rozmowali... Bywaj. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze skolopendromorfów? Tak, oto one. Nareszcie będę mógł kontynuować moje dzieło. Weź ten mieszek w podzięce za twój trud.
Dobrze, że jesteś. Stało się coś? Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Odchodzę od zmysłów. Geralt, proszę cię, pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Geralt? Co Niedługo żenię się z córką sołtysa, Aliną. Miałem zabić Dagona. No, jak ci idzie z Wodianami? Sprawa załatwiona. Doskonale. Ryboludzie nie powinni już sprawiać problemów. Twoja kolej na dotrzymanie warunków umowy. Ciężko mi się z nim rozstać, ale słowo rzecz święta. Diament jest twój. Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków, rozumiem. Mam tu 3 sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Oto twoja zapłata. Opowiedz historię swojego dziadka. Dziadunio, niech Melitele czuwa nad jego duszą, miał kawałek ziemi. Skalista, zamarznięta dolina w północnym Kowirze i opuszczona kopalnia węgla, bez węgla. Dziadunio zawsze mówił, że ta dolina kryje w sobie skarb. Każdego roku wytrwale pracował w poszukiwaniu tego skarbu. Z początku wielu najmowało się do pomocy, ale w końcu stało się jasne, że dziadunio oszalał i żadnego skarbu tam nie ma. Kiedy miał 47 lat, reumatyzm i kolekcję bobołaczych skalpów nad kominkiem, w przypływie rozpaczy wyszedł na dwór i zaczął złorzeczyć niebiosom, przeklinać wszystkich znanych bogów najbardziej plugawymi słowy, jakie znał. A bogowie odpowiedzieli. Rozległ się potworny huk i w dolinę zeszła lawina. Gdy odzyskał przytomność, wygrzebał się ze śniegu i rozejrzał. Jego oczom ukazał się cudowny widok. Cała dolina skrzyła się dziwnym migotaniem, tak pięknym, że nieomal przeoczył zbliżającą się bestię. Dziadunio rzucił się do ucieczki. Po drodze schylił się tylko raz, żeby zabrać jeden z dziwnych, lśniących kamyków. Udało mu się uciec. Schodząc z gór spotkał wiedźmina, który zgodził się usunąć potwora w zamian za srebrny grosz. Poszli z powrotem. Wiedźmin ubił bestię i pomimo ogromnego bogactwa zalegającego w dolinie, nie zażądał niczego więcej, tylko srebrnego grosza. Dziadunio nabrał doń zaufania. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zechce mu odebrać skarb, bo w dolinie był prawdziwy skarb, Geralt. Diamenty, których wydobycie zajęło lata. Założyli spółkę. Wiedźmin pilnował robotników, zabijał potwory i odstraszał bandytów. Dziadunio zarządzał interesem. W Kowirze jest legendą, a moja rodzina należy do zamożnych i szanowanych. Ot i cała historia. Bywaj. Thank you.
tak? Gera? Słucha. Wyglądasz na zmartwionego. Mógłbym ci jakoś pomóc? Tak się składa, że mógłbyś. Krzywy Lu i Szczerbaty Bo ukradli mi skrzynkę najlepszej okowity pod słońcem. Odzyskaj ją, a dostaniesz ode mnie bardzo przydatny artefakt. Że co? A nic, żartowałem. To nie jest śmieszne. Nie obrażaj się, Wiedźminie. Twoje pytanie przypomniało mi pewne gry sprzed wielu lat i nie mogłem się powstrzymać. Nieważne. Czym mogę Mam słuch. Co się działo w Wyzimie po moim zniknięciu? Nie wiem. Zniknąłem krótko po tobie. Słyszałem jedynie, że zabiłeś wielu ludzi. Czasem trzeba zabijać. Tak się zastanawiam. Tylko się nie obraź. Czy zabijanie ludzi nie stało się dla ciebie przyjemne? Zabijam ludzi tylko w obronie własnej. Czyli jak za dawnych czasów. Człowiek stara się jak może, a po głowie agresywnych skurwysynów nie maleje. Czuję, że najlepsze jeszcze przede mną. A zatem uważaj na siebie. Postaram się. Geralt? Chciałbym odpisać na list. Dobry pomysł. Mam pergamin i pióro, a zastanów się nad jakimś początkiem. Niech będzie... Kochana Triss. Widzę, że wasz romans kwitnie. Cieszę się, Geralt, naprawdę. Zostawmy to. Co dalej? Może napiszę coś o Alwinie? Tak, na pewno się o niego martwi. Może napiszę jej o tym, co dzieje się w odmętach. To ją zainteresuje. Dobrze, siadaj i pisz, a potem zanieś list rybakowi. Dostarczy go do Wyzimy. Gera? O czym będzie nowa ballada? Tworzę wielkie dzieło, utwór wierszowany opowiadający historię straszną, ciekawą, romantyczną. Co to za historia? Porywająca, prosto z życia, bo widzisz, zmieniłem zdanie. Uważam, że poeta nie musi koloryzować. Życie jest cudownie barwne, nie wymaga poprawek. Będziesz pisał o wiśniakach harujących w polu? Znamy się nie od dziś, Jaskier. Kręcisz. Zobaczysz wkrótce. Jak najlepiej wysłać list? Pójdź do rybaka. Na pewno do... Bywaj. Bywaj. Chciałbym... Uwielbiam Wesela.
przynosisz ze sobą kłopoty. A, coś mnie rwie. Chciałbym wysłać list do Wyzimy. Mhm. Dzięki. Mhm. Bywaj.